Zastanówmy się, jaką rolę odgrywają symbole w naszym doświadczeniu duchowym. Oczywiście z tym ostatecznym pytaniem, na ile symbole mogą nas otworzyć na zło. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną i to, co duchowe, wyrażamy poprzez ciało i też otwieramy się poprzez to, co zmysłowe, przez znaki na rzeczywistość niewidzialną, transcendentną, na świat wartości, też na spotkanie z inną osobą. Więź wyrażamy w znakach, symbolach. Nie będziemy tutaj przedstawiać teorii tego rozróżnienia, znak, symbol, natomiast skupimy się na oddziaływaniu. Przede wszystkim oczywiście musimy zwrócić uwagę na znaki religijne, liturgiczne. I chociaż w samym symbolu jest coś takiego, co nas otwiera na, na świat inny. Symbol światła funkcjonuje nie tylko w życiu religijnym przecież. Sposoby okazywania sympatii, przyjaźni czy też niechęci. Te sposoby nie ograniczają się do słów, ale wyrażane są gestami, właśnie znakami. Podarowany kwiatek, który za trzy dni zwędnie, ma wartość o tyle, o ile jest właśnie nośnikiem czegoś więcej, z nim się wiąże. Sympatia, wdzięczność czy coś innego, w każdym razie pozytywnego. Jeżeli chodzi o znaki liturgiczne to one mają swoją moc dzięki duchowi świętemu. Wśród znaków liturgicznych szczególną rolę odgrywają sakramenty, z którymi związane jest to pewne, nieomylne działanie łaski Bożej. Stawiamy pytanie takie, w jaki sposób symbol na nas działa? Jeżeli nawet jest y, tym symbolem liturgicznym, posługuje się Duch Święty, to w jakiś sposób y, potrzebna jest nasza współpraca, y, nasze otwarcie, nasze rozumienie. Im bardziej jesteśmy wrażliwi na świat znaków, im lepiej rozumiemy znaki liturgiczne, tym mocniej wchodzimy w spotkanie z Panem Bogiem. Choć niektóre udzielane są, są nam zupełnie nieświadomie. Nawet sakramenty, jak na przykład chrzest, to jednak nawet przy sakramentalnym działaniu potrzebujemy gwarancji, że kiedyś człowiek dojrzeje do tego, żeby współpracować z łaską. Dlatego, gdy chrzczone jest małe dziecko, rodzice i rodzice chrzestni zobowiązują się do wychowania w wierze, to znaczy mamy nadzieję, że dziecko, które dostaje, przyjmuje znak. Działania Bożego w sposób nieświadomy, w którymś momencie podejmie współpracę z łaską. Czy możliwe jest odwrotnie? Czy możliwa jest jakaś parodia, karykatura sakramentów, taka dokonana przez działanie złego? Wprowadzenie do, a się wstęp do obrzędów egzorcyzmów mówi o tym wyraźnie. Że szkodliwe i wrogie działanie diabła rozciąga się na osoby, ale także rzeczy i miejsca. A więc wyznajemy wiarę w to, że rzecz lub miejsce może być naznaczone działaniem złego. Podobnie katechizm, gdy definiuje egzorcyzm. To mówi w ten sposób, gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot był strzeżony od napaści złego i wolny od jego panowania. To wtedy mówimy o egzorcyzmach. A więc Kościół wyznaje to, że przedmiot może się stać narzędziem w rękach złego. Natomiast jak się to dokonuje, tego Kościół już nie precyzuje, i tu pozostajemy. W sferze takich przekonań opartych na doświadczeniach Kościoła, na rozważaniach teologicznych, doświadczeniach egzorcystów. Nie ma tu wyraźnego nauczania Kościoła, w jaki sposób przedmiot może stać się nośnikiem zła. Zwykle się mówi o tym, że, że jakieś obrzędy takie zaczarowujące przedmiot się nad nim odbyły. Natomiast często jesteśmy świadkami takiego myślenia, że symbol sam w sobie może na nas źle działać. Symbol ukryty, symbol nierozumiany przez nas, symbol no, trzymany w pokoju czy, czy w kieszeni, przez sam fakt, że się go posiada. Więc tu odróżnijmy dwie rzeczy. Te przedmioty, nad którymi były sprawowane obrzędy, jakieś satanistyczne, czy jakieś takie przywołujące zło, a czymś innym jest symbolika. Jeżeli nawet świat religijnych symboli, którymi się Duch Święty posługuje, jesteśmy wprowadzani przez zaangażowanie woli, no to nie wyobrażajmy sobie, że władzę nad nami może zło przejąć w sposób taki automatyczny, przez sam fakt, że pojawia się obok jakiś symbol, że on jest ukryty. Bo takich poszukiwań, zawalowanych przed symboli mamy bardzo wiele. Aż po takie doszukiwanie się wątków satanistycznych, a więc i, i, i doszukiwanie się złego oddziaływania przez muzykę puszczano od tyłu. Jaki przekaz jest w czymś, co, co w ogóle nie jest odtwarzane, co podobno istnieje, ale pod warunkiem, że go przetworzymy. Podobnie się dzieje z rozmaitymi. Obrazami, gdzie się doszukuje symboli satanistycznych, poprzez to, że coś tam się z nimi zrobi, jakoś wykroi, symetryczny obraz jest stworzy. No ale jeżeli nikt tego nie tworzy, no to dlaczego to miałoby oddziaływać? Więc myślmy o tym, czym są symbole, używajmy i wchodźmy w świat symboli liturgicznych, wierząc, że Duch Święty się posługuje. Natomiast nie myślmy w sposób magiczny, że symbol sam z siebie ma, ma moc przez układ kresek czy czegoś innego. To, to albo człowiek nadaje wartość, czyli używając jakiegoś symbolu, wyznaje jakiś światopogląd, albo też zły duch w jakiś sposób związał się z przedmiotem, z rzeczywistością i, i wtedy może oddziaływać.